Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w czwartym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj kolejny etap w Peru. Czy tutaj coś jest? Nie, tak się tego wydaje. Szkoda. Grobowiec Kualopeka przed nami. Wow. Już zapomniałam, jak ten etap wygląda. Tam na dół... Nie wiem, czy się opłaca schodzić, czy nie. Na razie może nie będę próbowała. Na razie sobie po prostu poskaczemy. Tak jak trzeba. Pięknie. A ta kula to nie ma zamiaru spaść? Powinna mieć zamiar, a potem mi będzie zaskakiwała. Jednak nie. Uch. Okej, zamkło się. Trochę się przestraszyłam, nie powiem, przez moment. Dobrze, i teraz tak, żeby tutaj dobrze wszystko zrobić. Tam w ogóle mogę się huśtać o to? Nie pamiętam tego. Tam możemy się dostać. Możemy się też dostać tam. I tutaj mamy piedestałki takie. Przydałoby się jakoś bezpiecznie zejść na dół, tylko ja... Okej, umiem jednak bezpieczne schodzenie. Dobra, tutaj wrogów nie ma żadnych. Jest kolejna amunicja do pistoletu. Tak jak wam wspomniałam, prawdopodobnie straciliśmy okazję na zdobycie strzelby, chociaż bardzo mnie to dziwi, bo powinnam ją mieć. Pod G sobie zmieniamy broń chyba, albo wyciągamy broń. Tak czy siak, to mielibyśmy ją tutaj. Mam amunicję do strzelby, nie mam strzelby. Przykra rzecz. There may be a higher path in this area. Okej, no Lara nie umie pisać pamiętnika, żeby nam to jakoś pomogło. I teraz tak, tutaj możemy się dostać albo tam. A tam się nie da dostać jakoś inaczej? Tu jest tu. Może najpierw na drugą stronę byśmy się dostali. Czyli tutaj, gdzie robię to. To powinno nam wystarczyć. I teraz to. A nie, my się teraz nie dostaniemy tam. A jak ja wrócę? Aha, chyba to jest mi potrzebne. Dobra, to musimy by chwilę pomyśleć, bo niepotrzebnie jak na razie tutaj zeszłam jeszcze chyba. Potrzebujemy mieć te dwa słupki, a nie jeden. Chociaż może nam wystarczy jeden słupek. Tu się nie dostanę, tam się nie dostanę. Tam się mogę dostać, ale ciekawe w jaki sposób. Chyba właśnie tamtym tym. Tym. Dobra, to spróbujmy. Dobra, no zajdę powoli, bo i tak mam wystarczająco mało życia. Nie będę się jeszcze bardziej narażać. Dobra, no będziemy to ciągnąć przez pół sali, a raczej pół podziemi. Niech będzie. Podziwiam, że masz tyle siły, kobieto. I teraz gdzie to mam dać? Nie wiem. Tutaj chyba mam to dać. Powinno nam to wystarczyć chyba. Ewentualnie w taki sposób. Nie wiem, spróbujmy. Najwyżej będę przesuwała. Powinno nam styknąć. Dobra. A ja tam mogę wejść na górę. A po co? A po jakiego grzyba ja mam tu wchodzić?
A, bo tam jeszcze mogę wejść na górę. To wiecie co, może to przetestujemy. A teraz to mogę zestrzelić. Ach, o to chodziło. I tam jest dźwignia do tego wszystkiego. I drugie kółeczko. Tutaj bym się opuściła trochę w dół. A po co mi ta dźwignia? Aha, otworzyliśmy sobie pierwszą skrat, czy i tak trzeba się tam było dostać i tak. Cudownie. Może byśmy się tak złapali. A mogę się Nie, nie w ten sposób! O Jezusie! Okej, okay, żyję. Mam się dobrze. Dobra, to najpierw tam się chciałam dostać, to zróbmy to. Tam już na górę nie potrzebuję wchodzić. Tym razem wejdziemy tędy. Ach, bo tutaj są pułapki, tak? Kurde, amunicja do strzelby i co mi po tym? Au! Dobra. Właśnie w taki sposób się traci życie. Nie wiem, jakim prawem tego uniknęłam. Nie miałam chyba tam. O Boże, dobra. Ale mamy full HP, przynajmniej po wczycie. Ale tamte to był po prostu fart głupca, nie? To też był fart głupca. I co, ja mam teraz w dół czy do tyłu? Do tyłu. Oh my god. Do tyłu? Tak, ale to może lepiej z tego górnego, nie? Uch, dobra. Bierz apteczkę, bo to jest rzecz, która nam się chyba najbardziej aktualnie przydaje. Te jedne nie działały. Pewnie... Znaczy ja będę musiała wracać. Aha, te nie działają. Te też nie działają. No dobra. Jestem gdzieś. Tu się mogę zaczepić. A co jest tutaj na dole? Może jakaś apteczka tutaj leży. Ja będę na razie się wspinać bez sensu na górę. No, no nie. I tak musimy na górę wejść. I wydaje się, że będę musiała wracać. Okej, tylko może... Nie skaczmy tak, jak jakieś głupki. A może ja po prostu mam tutaj sobie doskoczyć? Nie no, gdzie? Tu się trzeba ewidentnie wybić za pomocą Linki. Teraz tutaj? Tak, wow. Hop. Ja się lepiej przesunę tak dla bezpieczeństwa, żeby nie spaść gdzieś przypadkiem. No i dobra, jestem na górze. Przy okazji amunicja do broni, której w ogóle nie mam. I super, i pierwsza dźwignia ogarnięta. To jest ta tylnia. Czyli dobrze myślę. Teraz trzeba wrócić. Au, no kurna, to było głupie. Teraz już chyba wszystkie pułapki działają. No bez jaj.
O kurde. Co jest? Z czym do ludzi? No bez jaj! No ale ty to co tutaj robisz? Przepraszam bardzo. Huch. Dobra, nazbieram trochę apteczek i żyję. Już widziałam, jak dostaję w bok, nie? Tędy? Nie, no chyba do tyłu, nie? Nie? Nie do tyłu? O, w dupę. O Jezu. No ale teraz to chyba do tyłu, nie? No jasne, że do tyłu. O, chyba najgorsza rzecz to wrócić, nie? Dobra, wow, wróciłam normalnie. Teraz też zejść stąd, żeby się jakoś nie zabić, nie? To chyba lepiej tędy będzie zejść. Chociaż no nie, no. Dobra, zejdę w ten sposób. Że wejdę tutaj. I tak zejdę. Dobra. Okej, kolejna część jest otwarta. Teraz by się przydało dostać na drugą stronę. I teraz właśnie przysłużą nam się te dwie rzeczy. No, już widziałam, jak lecę. Wy chyba też to widzieliście. Kto by tego nie zauważył? No dobrze. To tak, najpierw weźmiemy sobie to ze sobą. A potem tamto drugie. Które udało nam się odblokować. I teraz tak, to jedno sobie dostawimy tu. Praktycznie pod sam koniec, jak się tylko da. No już dalej się nie da. I teraz jeszcze ciebie. I ciebie by się przydało dać tak mniej więcej. Dobra, nie mam IQ, bo przypomniało mi się, że tutaj w tej grze można zobaczyć, gdzie mniej więcej postawić te dziadostwa. I to jest na tych punktach, które są takie jaśniutkie. I to powinno nam pomóc. Powinno. Ale czy pomoże? Nie wiem. Zaraz się okaże. Jak na razie to naprawdę sprawnie nam idzie gra. I się zastanawiam, jakim cudem, że tak powiem. A, okej, łapiesz się w ten sposób. No dobra, może być. No i jest za daleko. Dobra, czyli jednak potrzebujemy to zrobić tak. I to też możemy delikatnie odsunąć. Tutaj to właśnie mi się nawet pokusiła o to, żeby to ustawić tak, wiecie, no najbliżej, nie? Powinno styknąć, tylko bardziej na środku. Tak coś czułam, że będzie troszeczkę źle pewnie ustawione. Teraz powinno być w porządku. Jasne. Że tak. A tutaj jakieś niespodzianki dla mnie? Jak na razie jest za spokojnie. A no oczywiście. No, już widziałam, jak dostaję. Coś? Gdzieś? Nie? Nic mnie nie zaatakuje? Niemożliwe. Wow, tutaj w ogóle pomieszczenie jest, wiecie, niezawalone ani nic. O kurwa, miałam powiedzieć, że jest niezawalone. Jezu.
Przestraszyłam się, no nie? Znowu. Ta gra mnie nie przestanie zaskakiwać. Ale coś tak czułam, że mi się to nie podoba, że wiecie, jesteśmy tak blisko celu. No, mało prawdopodobne to było. A ja czy mogę sobie skoczyć tutaj, gdzie bym chciała? No powinnam móc tutaj wskoczyć. Czemu nie mogę tutaj? Chyba od drugiej strony. No ale jak od drugiej? Jak tu się nie da od drugiej? To się nam zawaliło. Tędy nie wskoczymy sobie nigdzie. A, proszę bardzo, tutaj mamy zgubę. I zguba nam się tutaj pewnie przyda. Hop, i bierzemy to ze sobą. I prawdopodobnie tutaj się nam to przyda. Wiecie, gra wymaga od nas zdecydowanie więcej myślenia niż w przypadku poprzedniczki. Przynajmniej ja tak uważam. No jest zdecydowanie więcej pułapek. To w ogóle nie ma, wiecie. Czemu mi taki dziwny kadr pokazuje daleki? A, bo ja muszę chyba w ten sposób. Tak. Super, udało nam się kolejną kratę otworzyć. I teraz co? Po prostu się opuszczę, nie? Dobra, jesteśmy na dole, możemy stąd w takim razie... Właśnie do mnie coś dotarło. Właśnie do mnie coś dotarło, że ja nie powinnam z tego schodzić. Dobra. Przeżyję to. To było głupie z mojej strony, bo przecież ja się nie wydostanę tą drogą, którą przyszłam. Ja tam powinnam się dostać, ale... A, może w ten sposób? Tak. Tylko tutaj, żebyś ty mi się złapała tej belki. A, dobra, nie musiałam belki się łapać, okej. No, to zmienia postać rzeczy. Tylko błagam cię, nie spadnij. To były naboje? A, do strzelby. Do strzelby, której nie mam. Znowu ty. Oj, wybiłam. Znowu? Za wcześnie strzeliłam. Paskudo. A syć sobie tam sam do siebie. A, my możemy bezpośrednio tędy chyba się dostać. O, jak pięknie. A, siedź sobie tam na dole, okej. Cudownie. Gdyby nie to, że się odezwał, to bym nie wiedziała, że tam jest. Kurde, że te dinozauska nawet tutaj się schowały. Dobra, a czy ty, Laro, jesteś w stanie przeskoczyć tam? Dziękuję. I tutaj od razu. Świetnie. I teraz tutaj. Dzięki. Oby już bez niespodzianek. A, bo ta kula była zawieszona tutaj w próżni. No, nie wierzę. Here sits the god-king Qualipek,
one of the triumvirate, keepers of the three pieces of the scale, diviners of its knowledge, sacred rulers of Atlantis. No to mamy problem, co nie? Przydałoby się spadać. Obudziliśmy jednego z... jakby... no może nie bogów, ale... jednego z opiekunów. Dobra. Nie chcemy tam strzelać ani spadać na dół. Dobra. I teraz co? Szybko do wyjścia, nie? Uda się? No powinno się udać. To join you, but I forgot my trunks. Why am I not surprised? You got your job, I got mine. I'll take it from here. I hope Natla sent you here with more than that shotgun. Don't sweat it, kitten. I prefer a more hands-on approach. A, bo jest quick time event. Kurde! IQ. I'm starting to think you're not interested. This is only one piece of the Skion. Where's the rest of it? Give me a minute. I'm thinking. Whoa. Makes no difference to me. Pierre's probably already found his piece. Pierre Dupont? Where? Now that I don't know. All right. I'm convinced. Damn. You really had me going there. Of course she has. Now it's up to you. Not that I'm complaining, boss, but what makes you so sure she's not gonna bring it back herself? Lara would never part with the Skion. She's far too obsessed with it, just like her father. Ah, Monsieur Dupont. You have something to report? Good news, madame. Your information was correct. I have located my piece of the Skion. Voila! It is buried under a place called... St. Francis Folly.
Dobrze, moi drodzy, udało nam się ukończyć grobowiec Kualopeka i jest to również końcówka od razu Peru. Jak widzicie, i tak zdobyliśmy strzelbę, czyli jeżeli by nam się nie udało jej zdobyć, to prawdopodobnie zdobylibyśmy jej w tej cutscence, byśmy ją zdobyli. Chociaż mi się kojarzy, że dało się ją zdobyć też normalnie, że ona sobie gdzieś leżała, ale może się pomyliłam i może faktycznie zdobywamy ją dopiero tutaj. Tak czy inaczej, to mamy strzelbę, także no, nie pójdzie to na marne. Jeżeli, moi drodzy, odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym we wtorek. Trzymajcie się i cześć!